Jeśli myślicie, że nie słyszałam o proteście górników, to się mylicie. Słyszałam i nieco byłam zdziwiona, bo jakiś czas temu Ula Zielińska chwaliła się pewnym zjawiskiem wśród tej grupy. Niestety protesty połączyły się ze słowami naszego premiera i zostały zagłuszone aferą, że premier Polski powiedział, że będzie łamał sobie prawo. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przeszkadza mi to. Poświęcimy czas górnikom. Wcześniej za rządów Tuska latały w ich kierunku gumowe pociski. Jak będzie tym razem? Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz już nie przedłużam. Zaczynamy. Zapraszam. Komentarz też mile widziany. Jak wiecie lub w sumie nie wiecie, jeśli jesteście tutaj od niedawna, jednak znam pracę górników, w rodzinie mam górników, kilku moich znajomych pod ziemią straciło życie i nie powie mi nikt, że to łatwa, lekka praca za duży hajs. Żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić moim koleżankom straty, jakie poniosły, bo ich mężowie, partnerzy zginęli. Prawda jest taka, że powstało wiele podfirm, które średnio lubią przepisy BHP. I ja wiem, że ta praca jest ciężka i jest moim zdaniem niebezpieczna. Jednak jest potrzebna. Bo wielu tak walczy o nasze czarne złoto, jakim jest węgiel, jednak ciekawe zjawisko zauważyłam, bo już 2 września moja ulubienica Urszula Zielińska dodała wpis na X-ie. Górnicy i zieloni na Dolnym Śląsku. W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej Katowice artykuł o naszym nowym kole zieloni, które zawiązaliśmy w ten weekend. W zabytkowa kopalnia Guido, nie wiem czy tak się to czyta, górnicy, zieloni i lokalni aktywiści związali nowe koło naszej partii. Wszyscy mamy świadomość, że musimy przekształcić polską energetykę w zgodzie ze społecznościami związanymi z wydobyciem węgla. Wiemy też, że środowisko na Śląsku wymaga szczególnej ochrony, zwłaszcza rzeki. Zanieczyszczenie Odry ma swój początek właśnie tam. Sprawiedliwa transformacja to nasz cel. No i do tego był podpięty screen z Gazety Wyborczej z tytułem Górnicy kochają tylko PiS? Właśnie zapisali się do partii zielonych. Nie żyjemy na Księżycu. Rozumiecie? Na zdjęciu stoi nasza mało zdolna Ulka, za nią kilku górników. I to wszystko kilka dni temu, no 2 września. Jak czytam sobie i myślę, może przez te ciemności górnicy dostali jakiejś pomroczności jasnej. Jednak machnęłam ręką z myślą, może górnicy chcą się teraz przekwalifikować. Nie będą wydobywać węgla, a zaczną, nie wiem, produkcję wiatraków we własnych garażach. No ja przepraszam bardzo, ale przystąpienie do Ulki Zielińskiej jest już chyba objawem jakiejś desperacji. Naprawdę. No i nasza minister szczyci się tym na X-ie, a tutaj sobie patrzę, a górnicy z Bogdanki przyszli i skandowali jebać Zielony Ład. Zielony Ład! Jebać, jebać, Zielony Ład! Ja nie wiem, co Wyborcza miała w planach razem z Zielińską. Jednak jak widać, górnicy, którzy protestują, tych, co zapisali się do zielonych, w pierwszej kolejności powinni wywieźć i zostawić Tuskowi pod domem. Bo jak to mówili górnicy na proteście, dziś nie ma dialogu i jutro nie będzie prądu. Bo oczywiście to do protestów dołączyli też energetycy, bo to w sumie ich wspólna sprawa. No tak naprawdę to sprawa nas wszystkich. Zielony Ład nas wykończy, a przecież my jesteśmy tak bogaci jako kraj energetycznie, że dajemy darmowy prąd na Ukrainę. A co tam? My Polacy mamy podwyżki za prąd, żeby Ukrainiec za darmo dostał. Fajnie, prawda? Cieszycie się. Wiecie co, ja uważam, że teraz 11 listopada w Marszu Niepodległości powinni wziąć udział wszyscy rolnicy, górnicy, ludzie od energetyki, przedsiębiorcy, alienowani ojcowie i każda grupa społeczna, bo będzie, tak czuję, to bardzo duży marsz i bardzo medialny, bo każdy kojarzy ostatnie wydarzenia. Zresztą jak Tusk jest u władzy, to marsze będą wyglądać jak za jego właśnie tych poprzednich rządów. Już wam opowiadałam, ale kto nie słyszał, to w 2013 roku, jak byłam na Marszu Niepodległości, to policja nas zaatakowała i starszych ludzi na oko, tak z 80 lat, co szli z biało-czerwoną flagą. To było coś okropnego, jak ja i grupa tych starszych ludzi dostaliśmy gazem. Także w tym roku będą prowokacje, będzie dzień wcześniej pewnie, jak zwykle zresztą, przygotowana kostka brukowa, a zadymiarzy poznacie po butach taktycznych, jak w tych na strajku rolników. Oczywiście wiadomo, że górnicy słusznie protestują, bo nie wiedzą do końca, na czym stoją i czego nam Unia Europejska zabroni jutro. Narażają swoje życie, a wielu myśli, o, ale zarabiają kokosy, na emeryturę wcześniej pójdą. No to ten, co tak myśli, to
nikt sobie nie myśli, że to jest taki hop-siup. Zawsze może przecież iść, przyjąć się na kopalnię, będzie miał barburkę, będzie miał imprezę firmową, 11 tysięcy brutto miesięcznie, a do emerytury może nawet nie dożyje. Przypomnę Wam zresztą wystąpienie górnika z 2023 roku. Państwo, przygotowuję pozew w stosunku do pana Donalda Tuska, który przede wszystkim ma bronić godność górnika i górników, którzy zostali w 2015 roku poszkodowani przez działania policji. Ten wniosek już jest właściwie gotowy, ale jeszcze zbieram dokumentację, szczególnie dokumentację osób poszkodowanych, ponieważ oni będą świadkami w tej sprawie i ten kłamstwo, które używa pan Donald Tusk w stosunku do górników, musi być zakończone. I o to apeluję do pana Donalda Tuska, żeby nie wyrażał takich kłamstw w przestrzeni publicznej. Szanowni Państwo, tutaj jest z nami Marcin. Pozwól, to jest ten Marcin Grala, który był najbardziej poszkodowany tutaj i może powiedzieć o swoich obrażeniach i sytuacji, w której się znalazł. Bardzo proszę, Marcin. Sytuacja, która wystąpiła w 2015 roku, w ogóle nie powinna mieć miejsca. Zacznijmy od tego. Doznałem bardzo ciężkich obrażeń, można powiedzieć, że prawie mnie zabito. No i mam, jakby to powiedzieć, myślę, że Donald Tusk odpowie przed sądem za słowa, które po prostu powiedział. No. No tak, no my żeśmy byli tutaj z tej strony, no i policja tutaj stała zaraz pod spółką, praktycznie no 4 metry od nas. Ja zostałem postrzelony tutaj w skroń z 4 metrów, z 4 może 5 metrów. No. Leżałem ponad miesiąc w szpitalu, prawie 2 miesiące. No, same traumatyczne wspomnienia. A ile was wtedy było? Ile osób zostało w taki sposób potraktowanych? No ja wiem o 3 osobach, takich bardzo ciężko rannych. No i tam jeszcze jacyś inni ludzie. Proszę. Trzeba zwrócić, szanowni państwo, uwagę również na to, że policja w poszukiwaniu tych rannych górników wdarła się tutaj do szpitala górniczego, który znajduje się po drugiej stronie ulicy. W pełnym uzbrojeniu, z pałkami, z gazem łzawiącym, wtargnęli na teren szpitala izby przyjęć tutaj przez główne wejście i bocznym wejściem do izby przyjęć w poszukiwaniu właśnie rannych górników. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym dodać taką istotną informację, że szefem prewencji w Jastrzębiu-Zdroju podczas tych zajść pod spółką były radny Platformy Obywatelskiej, także to nie jest sytuacja taka, że tutaj nie można mówić o takich faktach. Na pewno to też miało jakieś znaczenie w postępowaniu w stosunku do górników, ponieważ radny Platformy Obywatelskiej miał też z pewnością tą wiedzę, z kim ma do czynienia, tym bardziej, że byli górnicy, którzy przyszli w swoich ubraniach roboczych, oznaczonych, byli w kaskach, nikt nie miał zasłoniętej twarzy, także nie było problemu z identyfikacją tych osób przez policję i policja uważam, że nieadekwatnie zachowała się do zachowania osób, które przyszły na pokojową manifestację, bronią swoich miejsc pracy. Ja zapewniam, że taktyka rozganiania strajkujących u Tuska jest bez zmian. Jednak jeśli ludzie się będą poddawać, jeśli ludzie będą się bać protestować, to nic z tego nie będzie. No rolnikom powiedzieli, że mają zakaz wjazdu traktorem, ciągnikiem czy tam, czym tam jeszcze do Warszawy i osobiście stałam z rolnikami na rondzie, daleko od centrum i w sumie autobusy jeździły, samochody jeździły, grill się palił. Ja się pytam, czemu nie Warszawa? Albo nie pozwolili. No Francuzom też pewnie nie pozwolili. No jak będziemy czekać, aż nam pozwolą strajkować, to my się nie doczekamy. Oczywiście górnicy macie moje poparcie, wsparcie. Miejmy nadzieję, no przynajmniej ja mam nadzieję, że siły, wszyscy poszkodowani połączą i pójdą razem w Marszu Niepodległości. Albo teraz to już może powinien się nazywać Marsz o Niepodległość. Martwi mnie to wszystko, bo ministrów mamy zwyczajnie, no nie bójmy się tego powiedzieć, no głupich. Biorą pieniądze, a wysłowić się nawet nie potrafią. Już
wysłowić jak wysłowić, ale nic nie potrafią załatwić. No powiedzcie mi, co przez tyle miesięcy udało się zrobić ministrze równości Kotuli? Oprócz przepisu na aborcję na X-ie i jakichś dziwnych pląsów z tęczą nie zrobiła nic. A codziennie rano niby wstaje i idzie do roboty. Ludzie jeszcze narzekają, że górnicy powinni zrobić porządek ze swoimi związkami, bo one ich sprzedały. I ja się z tym zgadzam. Pamiętacie zresztą, za rolników też poszły rozmawiać i debatować osoby, o których rolnicy nic nie wiedzieli. Darli się ze sceny, a jak sprawdziłam, to te same gęby darły się na proteście górników za poprzednich rządów Tuska. Jakim cudem? Dziwne, prawda? Niesamowicie dziwne, nawet, że takie grupy społeczne mają w swoich szeregach szpiegów i sprzedawczyków. Taki donosik najwyższą formą dojrzałości obywatelskiej. No cóż, górnicy, trzymajcie się tam. Mam nadzieję, że się wszyscy wspólnie spotkamy na marszu 11 listopada. A wy, kochani, dajcie znać, co sądzicie o protestach górników, kiedy Tusk powie, że to już trzeba strzelać i czy jest szansa połączyć jakkolwiek siły na Marszu Niepodległości albo w sumie Marszu o Niepodległość. Bardzo trudne czasy nastały. Czekam jak zwykle na wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam.